W sobotę, 8 lipca, podróżowałem drogą S5 z Wrocławia do Poznania. Po drodze zauważyłem wiele samochodów z bagażnikami wypełnionymi po brzegi walizkami. Bez wątpienia kierowcy ci zmierzali nad morze, aby korzystać z cudownej lipcowej pogody. Około godziny 9:45 minął mnie samochód, który na pierwszy rzut oka wydawał się zwyczajny. Zauważyłem jednak, że w tylnej części auta, z prawej strony, była zasłona osłaniająca przed słońcem, a na półce z tyłu był pluszowy miś, który zasłaniał całe tylne okno, a na kartce było napisane „Pomocy”. Początkowo nie zareagowałem natychmiast, ponieważ myślałem, że może to żart lub coś podobnego. Jednak po chwili podjechałem do tego samochodu i zacząłem go śledzić. Równocześnie poprosiłem moją żonę, żeby zrobiła zdjęcie auta, aby mieć jakieś dowody. Chodź w tym aucie, z tyłu na szybie jest napisane „Pomocy”. W międzyczasie kierowca srebrnego BMW zorientował się, że jest śledzony i przyspieszył. Próbowałem go dogonić, ale przy około 205 km na godzinę kamera trochę przekłamuje prędkość, zrezygnowałem, uznając to za zbyt niebezpieczne. Po zwolnieniu do prędkości 120 km na godzinę moja żona wybrała numer 112, a ja zgłosiłem całe zdarzenie na policję. Mam nadzieję, że kierowca tego samochodu został złapany i że nikomu nic złego się nie stało. Chciałem zgłosić, jadę teraz S5 na Poznań, jestem koło Żmigrodu i minęło mnie właśnie auto. Proszę? 125. Tak, od Wrocławia jadę w stronę Poznania. Właśnie minęło mnie jakieś auto, to było BMW, które jechało bardzo szybko, tutaj powiedzmy 200 na godzinę, ale to nie o to chodzi, bo z tyłu był pluszowy miś, na którym była kartka z napisem „Pomocy”. To jest auto na szwedzkich blachach. Mogę pani podać numer. To jest srebrne. Tak. W sensie on był na półce od bagażnika od tyłu i tam była też kartka „Pomocy”. NN. Znaczy się właśnie to jest bardzo ciekawe, bo on jechał powiedzmy nie wiem, ze 160 czy coś takiego, a ja jechałem wolniej, jak zobaczyłem tą kartkę pomocy, to zacząłem siedzieć mu powiedzmy na ogonie. No jak on to zauważył, to przyspieszył do 200 na godzinę, niestety już tu moje auto nie daje rady i mi uciekł. Nie, niestety nie widziałem. Tak jest, pojechał tak, na północ z kierunku Poznania. Dziękuję.